Dzień dobry, nazywam się Kamil Plewka, reprezentuję firmę Dilectro. Znajdujemy się na targach MSPO w 2024 roku. Jesteśmy na hali namiotowej i na stoisku H48. Dzisiaj zaprezentujemy Państwu kilka produktów odnośnie służb mundurowych. I tak, mamy system francuski Kronos, jest to system na linie, który tu został zgłoszony jako obiekt do nagrody Defender w tym roku. Jest to unikalny system, na który możemy poruszać się z rozciągniętym kablowym systemem dronowym na aucie. Kolejnym z ciekawych rzeczy jest system wykrywania i detekcji neutralizacji dronów. Jest to hiszpański system ASDT, jest już zaimplementowany w Polsce, w różnych instytucjach. Jest to w tym momencie system, który bardzo fajnie się rozwija. Kolejnym z elementów mamy coś, co jest bardzo istotne, czyli na aktualnym polu walki, jeśli chodzi, mamy Orkę, jest to producent chorwacki systemów FPV. Jest to totalnie robione w Europie, nie ma żadnych podzespołów chińskich, wykonane wszystko tutaj u nas na miejscu. Kolejnym systemem, który zaprezentujemy, jest to system Arastelle z Parrotem. Jest to system również kablowy do podwieszenia dronów na dłuższą chwilę do dronów małych. Parrot, jeden z najbardziej kluczowych dostawców dronów dla instytucji rządowych na całym świecie, jest głównym dostawcą dronów dla armii norweskiej, armii amerykańskiej. Więc też naprawdę ciekawe historie. Kolejną rzeczą mamy cały system Sky Hero. Jest to system dronów w ogóle bez załogowców do działań wewnątrz. System się rozrasta. Powstawał od początku od dronów latających, następnie przez drony jeżdżące. Aktualnie mamy kamery dodatkowo nasobne. Mamy dodatkowo ekrany. Jest to wszystko zapakowane w bardzo fajny, przemyślany sposób. Producent Belgia. W tym momencie jest to część dużo większego koncernu, a mianowicie jest to koncern Axon. Kolejnymi rzeczami mamy tutaj drony do obserwacji. Są to drony firmy Outer Robotics. Najnowszy, największy z nich wszystkich jest to właśnie Outer Alpha, który ma powiększenie światła dziennego 560 razy. Mamy dodatkowo dwa sensory termowizyjne, dzięki czemu mamy na dwóch ogniskowych i możliwości, dzięki temu mamy powiększenie optyczne, jeśli chodzi o termowizję. System jest wyposażony w AI, czyli możliwość rozpoznawania i kontrolowania wszystkich obiektów. To, co widzi, rozpoznaje i liczy, dodatkowo pokazując nam wszystkie elementy. Następny mamy Diodon. Jest to francuskie rozwiązanie, bardzo specyficzne. To jest do działań na morzu. Dron, który jest przygotowany do startowania i lądowania w wodzie i z wody. Wyjątkowe rozwiązanie, wyposażone w kamerę światła dziennego, wyposażone w kamerę termowizyjną. Kolejnym elementem, który mamy tutaj, jest to też ciekawostka, jest to dron podwodny, są coraz częściej spotykane, mamy tutaj akurat norweski system Blue Eye Robotics, jest to dron, z którego ostatnie sytuacje, które widzieliśmy przy wybuchu, to jest część Nord Stream. Tym dronem zostało właśnie filmowane i sprawdzone, co się dzieje, co się wydarzyło po wybuchu, właśnie używając tego konkretnie egzemplarza. Kolejnymi elementami, które możemy jeszcze zaprezentować, jest Agigle EB Vision, dron, skrzydło. Jest to również dron zgłoszony do nagrody Defender. Bardzo lekkie rozwiązanie do średniego rozpoznania. Wyposażone w kamerę światła dziennego, termowizyjną, do planowania misji, na działający w ciszy radiowej. Rozwiązanie szczególnie dobre dla przede wszystkim instytucji jak wojsko, służby specjalne, wojsko. Do tego jest to dedykowane, do działań właśnie konkretnie, mówiąc krótko, rozpoznania. Dziękuję bardzo.